Niewolnictwo, praca niewolnicza, chyba każdy z Państwa zna takie terminy. Te terminy cały czas istnieją w Koninie, miasto w Wielkopolsce, i takie rzeczy dzieją się właśnie w Koninie. Właściciele nieruchomości zmuszani są do tego, żeby posprzątać chodnik przed ich posesją, mimo że ten chodnik w planach miasta nie należy do nich. Płacą podatki od nieruchomości. I oczywiście muszą jeszcze posprzątać teren miasta. Dziwne. No niestety tak to jest. Nikt tego nie sprawdził, czy jest to zgodne z konstytucją, ale oczywiście Straż Miejska cały czas nadzoruje ten proceder, czy niewolnicy posprzątają. Jednocześnie prezydent miasta Konin, Straż Miejska, Inspekcja Budowlana nie mogą wymusić na właścicielce konwartu, żeby ten budynek został całkowicie zburzony. Ten budynek jest niebezpieczny dla młodzieży, która tam przebywa. Dla młodzieży, która dość często, co mogę udokumentować, stara się ten budynek samodzielnie zburzyć. Także niewolnictwo cały czas istnieje, proszę Państwa. Zapraszam do miasta Konin. Jesteśmy w stanie to udowodnić.